Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Kościół Tajemnicą Komunii w Świętości. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 12 lutego 1992 roku. Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg Wasz. Wezwanie do świętości należy do samej istoty przemierza Boga z ludźmi już w Starym Testamencie. Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja, święty. Bóg, który sam jest ze swej istoty najwyższą świętością, po trzykroć święty. Zbliża się do człowieka, do ludu wybranego, aby włączyć go w zasięg promieniowania tej świętości. W przymierze Boga z człowiekiem wpisuje się od początku powołanie do świętości. Komunia w świętości samego Boga. Będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. W tym fragmencie z księgi wyjścia komunia w świętości samego Boga łączy się z kapłańskim charakterem ludu wybranego. Jest to pierwszy przekaz o świętości kapłaństwa, która znajdzie swe ostateczne wypełnienie w nowym przemierzu przez krew Chrystusa, kiedy urzeczywistni się owa cześć, kult, w duchu i prawdzie, o jakiej mówi Jezus w sychem w rozmowie z Samarytanką. Kościół jako komunia w świętości Boga, a zarazem komunia świętych, stanowi jedną z przewodnich myśli pierwszego listu świętego Piotra. Źródłem tej komunii jest Jezus Chrystus, Jego całopalna ofiara, w której zawiera się konsekracja człowieka i całego stworzenia. Pisze święty Piotr. Chrystus bowiem raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby Was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Dzięki tej chrystusowej ofierze, która zawiera w sobie moc uświęcającą człowieka i całe stworzenie, apostoł może stwierdzić: zostali wykupieni drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. W tym znaczeniu, Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Za cenę ofiary Chrystusa. Można mieć udział w świętości Boga i żyć w komunii świętości. Święty Piotr pisze: Chrystus cierpiał za Was i zostawił Wam wzór, abyście szli Jego śladami. Iść śladami Jezusa Chrystusa oznacza odtwarzać w nas samych Jego święte życie, które zostało nam przekazane dzięki łasce uświęcającej i konsekracji otrzymanej w sakramencie Chrztu. To znaczy nadal w swoim życiu kierować do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, aby z kolei przez dobre uczynki przynosić chwałę Bogu w obliczu świata a zwłaszcza ludzi niewierzących. Na tym właśnie polega według apostoła składanie duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa. Na tym polega też budowanie duchowej świątyni, niby żywe kamienie by stanowić święte kapłaństwo. Święte kapłaństwo wyraża się w składaniu duchowych ofiar, które mają swe źródło i doskonały wzór w ofierze samego Chrystusa, dodaje apostoł. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. W ten sposób urzeczywistnia się Kościół jako komunia świętości. Dzięki mocy Jezusa i działaniu Ducha Świętego wspólnota ludu Bożego, może w pełni odpowiedzieć na wezwanie Boga. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg Wasz. Elementy tego nauczania odnajdujemy w listach Pawłowych. Proszę Was, bracia, pisze do Rzymian, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby. Oddajcie się na służbę Bogu. Jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Przejście ze śmierci do życia, według Apostoła, urzeczywistnia się przez sakrament Chrztu. Jest on bowiem zanurzeniem w śmierci Chrystusa. Zostaliśmy bowiem razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca. Jeżeli u Piotra jest mowa o żywych kamieniach, z których jesteśmy budowani jako duchowa świątynia, to Paweł posługuje się obrazem budowli. Jesteście, pisze, Bożą Budowlą. A następnie przestrzega, czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? I dodaje, odpowiadając, jakby na swoje własne pytanie. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Obraz świątyni uwydatnia udział chrześcijan w świętości Boga, komunie świętości urzeczywistniającej się za sprawą Ducha Świętego. Apostoł mówi również o pieczęci Ducha Świętego, którą są naznaczeni wierzący. Bóg, który nas namaścił, to znaczy umocnił nas w Chrystusie, wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. Zgodnie z tymi tekstami. Obydwu apostołów, komunia w świętości Boga oznacza uświęcenie, które w mocy Chrystusowej ofiary sprawia w nas Duch Święty. Komunia ta wyraża się poprzez składanie duchowych ofiar na wzór Chrystusa. W ten sposób jest ona świętym kapłaństwem. Dla niej spełniana jest posługa apostolska, która zmierza do tego, by, jak pisze święty Paweł, ofiara wiernych stała się Bogu przyjemną. Uświęconą duchem świętym. Tak więc zadatek ducha owocuje posługą świętości we wspólnocie Kościoła. Komunie świętości wierni wyrażają poprzez zaangażowanie się w apostolstwo dla zbawienia całej ludzkości. Nauka apostołów Piotra i Pawła znajduje echo w Apokalipsie. W księdze tej zaraz po pozdrowieniu, Łaska wam i pokój, znajdujemy następującą aklamację skierowaną do Chrystusa. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. W tej aklamacji wyrażona zostaje pełna wdzięczności, miłość Kościoła i Jego radość z powodu dzieła uświęcenia i konsekracji kapłańskiej, którego Chrystus dokonał przez swą krew. Inny fragment podkreśla, że konsekracja obejmuje ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Ten wielki tłum zostaje następnie ukazany jako stojący przed tronem i przed barankiem i oddający cześć Bogu we dnie i w nocy w jego świątyni. O ile list Piotrowy ukazuje komunię w świętości Boga przez Chrystusa bardziej jako podstawowe zadanie Kościoła na Ziemi, to w Apokalipsie. Jest to przede wszystkim eschatologiczna wizja Komunii Świętych w Bogu. Jest to tajemnica Kościoła w niebie, dokąd drogami niewinności i pokuty, dociera wszelka świętość z ziemi. Początkiem tych dróg jest chrzest przekazywana przez niego łaska, znamie, które wyciska na duszy, upodabniając ją i czyniąc uczestnikiem jak pisze święty Tomasz Zakwinu, kapłaństwa ukrzyżowanego Chrystusa. W kościele niebieskim komunia świętości jawi się w blasku chwały Chrystusa zmartwychwstałego.